Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyścigowa Sobota. Tak jak zapowiadałem, chciałbym Wam pokazać przedmioty, które dostaliśmy od Mariusza Białego. Mariusz Biały to kierowca wyścigowy, który na swoim koncie ma. Tytuły mistrzowskie w górskich samochodowych mistrzostwach Polski e, to co tutaj widzicie jest to szyba boczna z jego BMW E30. No, właśnie, jak to w ogóle się stało, że ta szyba wpadła w nasze ręce? No, to pewnego razu tutaj e, Mariusz do nas napisał, czy e, byśmy takiej szyby nie chcieli, bo on szyby u siebie wymieniał. No, ale ja oczywiście taki byłem nagrzany, że powiedziałem, że chcę jak najbardziej. I tutaj, jak widzicie, są jeszcze, jest jeszcze naklejka z wyścigów. Tutaj jest autograf. Mam nadzieję, że go będzie dobrze widać. I krótka dedykacja, że jest to dla Muzeum Tablic, czyli dla nas. Także też naprawdę się z tego cieszę. Fajnie, bo taka szyba jest taka. Miejscami lekko wyblakła, miejscami tam ma jakieś ryski, ale ma naprawdę swój niesamowity smak. No szyby jeszcze, żeśmy nie mieli w muzeum, także mamy pierwszą szybę z samochodu wyścigowego. Co jeszcze chciałem Wam pokazać? Chciałem Wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Niektórzy będą się może trochę dziwić. Jest to tak, bańka po oleju. Olej oczywiście był używany we 30. -tce. I oczywiście z boku co, mamy tutaj podpis i autograf od Mariusza. Dla nas. Fajny taki zestaw. Lena podczas swojego wywiadu dostała jeszcze puchar. Mam nadzieję, że kiedyś się nim tutaj pochwali. Rozmowa Aleny razem z Mariuszem będzie tutaj w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że tutaj też takie fanty jak te chcielibyście oglądać, to ja będę starał się wam je przygotowywać. W przyszłym tygodniu chciałbym wam pokazać, co dostaliśmy od świeżo upieczonego wicemistrza Polski Grzegorza Kocaka ale to już w przyszłym tygodniu. A wy pamiętajcie, że tutaj na naszej stronie internetowej możecie być na bieżąco, jeżeli chodzi o nowe eksponaty w kolekcji naszego muzeum. A jeszcze, jeżeli nas nie lubicie, nie obserwujecie na Instagramie, to ja serdecznie Was do tego zapraszam. I na koniec tylko chciałbym tutaj dodać, że Mariuszowi bardzo serdecznie dziękuję za to szybę, bo naprawdę kurczę, no jeszcze czegoś takiego nie miałem, a tym bardziej się cieszę, że właśnie ona trafiła do naszego muzeum. Pozdrawiam Was. Serdecznie.